Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play. Tak. Let's Play z tego, nie Lego, tylko Kangurek Kało. A czemu Kangurek Kało, runda druga, a nie Lego? Otóż dlatego, że stwierdziłem, że jest to bez sensu, po prostu... Obydwoje, w sensie wy widzowie i ja, się po prostu nudzimy przy tej serii, jak nie ma na przykład dwóch osób grających ze sobą. I stwierdziłem, że jako nie mam z kim grać, kto by też nagrywał, to stwierdziłem sobie, wiecie co, przejść Lego. Może jak kiedyś, nie wiem, Michał będzie chciał nagrać jakieś Lego, to okej. Okay. Przez internet można zawsze nagrać. Ale tak, Kao Kangurek 2. Albo Kangurek Kao 2. Druga runda, albo Kao Challengers, czyli wersja na PSP. No co tu dużo mówić, no rozpocznijmy grę. Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? Nareszcie! Jeśli chodzi o papugi, to jestem nie do zastąpienia! Mogę latać godzinami bez chwili wytchnienia! Wiem wszystko, więc każdy zrozumie, że niemądry hunter złapać mnie nie umie! O! Wreszcie cię znalazłam! Cicho! Nie wrzeszcz tak, bo nas usłyszą! Potrzebujemy cię! Tylko ty możesz nam pomóc! Podły, okrutny i zły hunter znów zaczął porywać zwierzęta! Hunter ma swoich pomocników. Aby dotrzeć do niego, będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, papugo, że i ja potrzebuję pomocy? Niech pomyślę. Hej, gdzie lecisz? Udało się! Jestem wspaniała! Statek zaraz dopłynie. Aby iść do przodu, użyj przycisku w kierunku. Aby skoczyć, naciśnij przycisk akcji. Dukaty wskażą ci drogę. Do zobaczenia! No, gra, w którą się zagrywałem na PS2, a tym razem gram w nią na PC-cie, bo to jest polska wersja. Tak, to jest jedyna wersja, w której jest po polsku. Jest spolszczenie do Kangurka Kao Challengers, ale no nie ma tam polskiej wersji językowej. W sensie jest tylko, są tylko napisy po polsku. To jest tyle. Próbowałem modyfikować grę tak, aby odtworzyła pliki z Kangurka Kao 2 normalnego, niestety się nie udało. No i cóż, no chyba zaczniemy sobie. Oczywiście jest to z kolekcji Świat Kangurka Kao i gra została troszeczkę znowu zmodyfikowana. Otóż jest tutaj, jak możecie zauważyć, widescreen HD oraz gram w nią na wersji okienkowej. Nie użyłem do tego żadnego programu, jest to po prostu w ustawieniach gry. Otóż tak, musicie wejść do plików gry, po prostu na przykład skrót naciskacie, musicie wejść do pliku, do folderu media, wyszukać pliku user.ini, otworzyć go i tam macie W, czyli wysokość, nie, szerokość, ustawienie tu 1280, H, czyli height, 720 oczywiście. No i macie wyżej troszeczkę jeszcze dwie opcje. Center, nie bawiłem się jeszcze tym, i FS. FS to jest oczywiście skrót od full screen. Jeżeli chcecie okienkowo grać, to wystarczy, że dacie spację i 0 i wtedy wam się gra uruchomi w okienku, co jest bardzo pomocne na przykład przy nagrywaniu. Tak jest, tak też zrobiłem z Kangurkiem Kao 3. Tak dla ciekawskich powiem po prostu. Jakby ktoś się pytał.
No nie polecam bardzo Świat Kangur Kakao, świetnie, świetnie, że coś takiego zostało wydane. Mogę się to turlać? Mogę się to turlać, no. W ogóle to szkoła, jak widzicie, jest bardziej zwrotny niż w Kangur Kakao 1. Zostało to zmienione, po prostu ludziom się to nie podobało, że on jest taki, że muszę iść, tyk i tak muszę. Coś w tym stylu. Jak widzicie, też Kao ma kolejną nową zdolność, czyli przybliżenie sobie obrazu. Tak to nazwę. I tak, jest to tak trochę brzydko to wygląda w HD, że w sensie, że wszystko co wokół jest w HD, a tutaj te rękawice są tak brzydko zrobione, ale no... No to jest stara gra, bądź co bądź ją zhakowałem, bo się nie da po prostu ustawić rozdzielczości normalnie. Mroczne doki. Pomóż mi! Pomocy! Zaraz go zaatakuję! Co to dla mnie? Też mi osiłek! Wpuść mnie, ty opasły gamoniu! Zjeżdżaj, papugo! Gdzie razie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! Ale dostała. Kao, nareszcie! Hunter szykuje właśnie kolejny transport zwierząt! Musisz go powstrzymać! Jedyna szansa na ratunek to dostać się na statek i uwolnić biedne zwierzaki! Potrzebujesz 3000 dukatów, aby przekupić Bosmana, który wpuści cię do portu! Idź najpierw, porozmawiaj z Bobrem! Zabierze cię do swego lasu, gdzie na pewno znajdziesz dukaty! Możesz się rozglądać, naciskając przycisk rozglądania się! No shit, Sherlock. W każdym razie, to jest nasze jak na razie główne zadanie, czyli zdobyć 3000 dukatów. Tym razem naszymi znajdźkami są właśnie dukaty i kryształy póki co. Jeszcze później dojdą jakieś, ale nie chcę wam spoilerować. Trochę tutaj sobie pochodzimy, ponieważ mogą się tu fajne rzeczy zdarzyć. Co? Zdarzyć? Znaleźć. Nie zamierzam 100% tej gry, po prostu nie czuję, żeby była jakaś potrzeba na to. Timmy miał to zrobić też, tak nie udało mu się to zrobić, a ja po prostu... No fajnie by było, gdybym przy okazji to zrobił coś takiego. To by było bardzo fajne, ale no niestety nie. 1-2-1-9-9-1. Mam dziwne wrażenie, że to jest jakiś easter egg, ale nie jestem pewien, bo te numerki na pewno nie zostały dane KO bez powodu. Ponieważ tak osie twórcą chciało. Może to była planowana data wydania pierwszej części? Zaraz, co tam to było? Już nie pamiętam. Jestem genialny po prostu. Teraz sobie tutaj pozwiedzamy i pozdobywam wszystko. Ogólnie te drzwi z wycieraczką, z tymi kryształami, to są minigierki. Niezbyt one za dużo dają, po prostu żeby mieć fan z tego. Ale cóż. Czasem tak po prostu bywa, że nie wszystkie rzeczy są bo mają jakiś cel w życiu. Pyk. Już to jest ogólnie ten silnik gry rozgryzłem. Praktycznie już parę gliczy da się odkryłem. Jakiś niedużych, bo niedużych, ale odkryłem. Bardziej zgliczowany jest KO 3. To jest prawie taki Sonic 06. Jeżeli chodzi o ilość gliczy. Ale dobra, pogadajmy z Bobrem. Wanted, czyli... Witaj, kurde. Kao. Właśnie na ciebie czekałem. Cześć, Bobrze. Psst, musimy być ostrożni. Ktoś może nas obserwować. W naszym bobrowym lesie żyło się dostatnio i zgodnie. Pewnego dnia zjawił się w nim Hunter. Przekupił naszego chciwego szamana, który teraz jest po jego stronie. Wraz ze swymi pomocnikami zmuszają naszych braci do niewolniczej pracy. Mam nadzieję, że zdołasz nam pomóc, a raz będzie znów szczęśliwą krainą.
zrobię wszystko, co w mojej mocy. Dobrze zatem. Czy chcesz wejść do lasu? A wiesz co? Nie. Jak akceptuj. Bobrowy las. Bober. No i dobra. Pierwszy tak właściwie poziom. Tu bodajże w Challengers mogłem chodzić sobie pod tą wodą, ale tutaj bym tego nie polecał. Powierzcie mi. No i oczywiście w tej grze nie ma żyć, co jest bardzo dobre. I przynajmniej nie będę musiał płakać jak po prostu zginę. Witaj, Kao. Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy cię rzucać szyszkami. Super! Gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się za moją chatą. W dzbanach i skrzyniach poukrywane są dukaty. Naciśnij przycisk ataku, aby je rozbić. Naciskając przycisk ataku, możesz również atakować wrogów. No i to była. Rzucenie szyszkami. Niby co to za sztuka? Rozbić komuś okno, to jest sztuka szyszkami. Ale rzucić nie, to... No nie powiedziałbym. Dobra, chodźmy tam. To może być fajnie. No i oczywiście Kao ma swój podstawowy... Chyba jeszcze z kangurka Kao jedynki, czyli że... Po prostu ruch na bok. Nigdzie się to w grze nie przydaje. Już przeszedłem, no... Wersję PC-tową, Challengers, wersję na PS2. No i jakoś jeszcze w ogóle nie zauważyłem, żeby gdzieś było to potrzebne. Jeżeli już to chyba do glitchy jakiś, albo do lepszego Cześć, sterowania czasem. Podnieś szyszkę i rzuć nią, naciskając przycisk rzutu. Im dłużej... No nie! W każdym razie on powiedział, że im dłużej będziemy trzymać, tym dalej rzucimy. W ogóle nie możemy wejść tutaj do tej wody. I Kao wydłuża swoją szyję. I chciałem tutaj zobaczyć, czy będzie działał glitch, który odkryłem na wersji PS2. Jak sobie tak ospeedrunowałem. Chyba to, choć może to było chyba na PSP. Bo tam, bądź co bądź poziomy są troszeczkę inaczej zbudowane. Tak samo, ale... troszeczkę na przykład niektóre rzeczy są niższe i widzę, że to miejsce jest troszeczkę wyżej niż w Challengersach. To było. I dlatego tutaj nie mogę tym razem wskoczyć. Chociaż tu? Tu mogę. Aha, ja już wiem jak to... Ja już pamiętam jak to zrobiłem. A, bo ja wtedy miałem już upgrade takie fajne. Lilia. Nie, dobra, chodźmy rzucić szyszką. Dam tu i... Dobra. Nie pojawia mi się wskaźnik. Nie wiem, czy on ma się pojawiać, czy... Bo w Kao Challengers jest wskaźnik, który pokazuje, jak mocno tą szyszkę rzucimy. Potrafisz już rzucać szyszkami. Na drugim brzegu leży dzwoneczek. Zabierz go, aby w razie niepowodzenia rozpocząć przygodę od tego miejsca. Spoko, czyli jakbym już w ogóle nie zbierał tych dzwoneczków, to bym zaczął od tego miejsca. Jakbym tak zginął, powiedzmy, na ostatniej potyczce z Hunterem. Kurde, przerąbane. Dobra, wchodzimy tutaj do beczki i jedziemy. Płyniemy, znaczy się. Ja nie mogę. Jestem po nagraniu dzisiaj dwóch filmów i... Nie, dwóch? Tak, dwóch. Nie! Tam był pieniążek! Dobra, chrzanić pieniążek. Tak wiem, że mam zdobyć 3000 dukatów. Ale chrzanić tam ten pieniążek. Mam go w pupie. Dobra. No i oczywiście, znowu musimy rzucić złotą szyszką. Kurde, ciekawe ile taka szyszka byłaby warta. Bobry uciekły. A my ostatnio rzucimy w to. Ogólnie jak jeszcze miałem kontroler zepsuty od PS2, to... To...
No, no i teraz jeszcze gwiazdki do, dołączają do naszego grona znajdziek. Dzięki gwiazdkom możemy upgrade'ować Kao, jego umiejętności, więc oczywiście gwiazdki będziemy zbierać najbardziej. Ale kończąc moją myśl. Kiedyś jak miałem jeszcze zepsuty kontroler od PS2, to odkryłem sposób, żeby tutaj jakoś przeskoczyć. Nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale jakoś mi się udało. No nie, żebym się chwalił czy coś, no ale się udało. Dobra, musimy teraz to... Tylko jak to... O, dobra. Tak jest. Bootslam. Tłumacząc z angielskiego to uderzenie dupą. Nie, na serio, to jest uderzenie dupą. Wzięte wszystko z Mario. Wszystko ściągnięte od Mario. Dobra, i teraz dokładnie. Do dalszej części poziomu po prostu idziemy. Dobra. To już kurde, dziadek. O kurde! Jasne, jest. W ogóle jestem taki trochę podziw, że gra nie rozciąga tych wszystkich tekstur, jak się wyświetlają na ekranie. Tylko daje je na sam bok. To znaczy, że chyba był planowany widescreen, albo to jest jakiś, nie wiem, usunięty feature. Nieużywany feature, który był po prostu w wersji na PS2. I na GameCube. Nie pamiętam, czy Kao wyszedł na GameCube'a. Chyba wyszedł. Tylko Kao Trójka był. Taki jedyny, który wyszedł tylko i wyłącznie na PC, a i dodatkowo jeszcze tylko i wyłącznie w Polsce. Chociaż widziałem na internecie tłumaczenie angielskie. Więc... osoby poza Polakami też mogą doświadczać tej gry. Fakt, dubbingu nie będzie, ale... Cóż, nie zawsze się ma, co się chce. I na serio, jest tak bardzo łatwe edytowanie tekstów w Kangurku Kao jedynce, dwójce i trójce, że to po prostu szok. Taki szok, że po prostu nie wiem. Bioshock. Taki szok, że aż Bioshock. O, właśnie. Dobra, myk. Zbieramy dukaty. 175 już. No jest fajnie, kurde. Tutaj, pomocy! Myk. No i po co, pracujesz od razu? Jezu, dopiero co go uwolniłem, a ten już pracuje od razu. No normalnie pracoholik. God damn it. Siup. Pójdźmy sobie jeszcze tutaj, bo tu na pewno będzie coś ciekawego. Na 100%. 13. Szczęśliwa trzynastka, yeah. Serio? Nie. No. I chyba Kao upgrade'uje... Kao chyba upgrade'uje co 50 gwiazdek albo co 20, nie jestem do końca pewien. Coś w ten deseń, ale wydaje mi się, że... co 50. Gwiazdyczyk. Jest coś? Halo? Kamera? Kamera na mnie? Kamera na mnie? Ale bez przesady. Spokój się, nawet gra na tym padzie. Dziękuję ci, Kao. Niedaleko stąd rośnie olbrzymia, zaczarowana roślina. Uważaj, kiedy zbliżysz się, roślina zaatakuje. Wciśnij przycisk toczenia, aby przetoczyć się pod nią. Jak będziesz blisko łodygi, zetnij ją swoim silnym ogonem. Przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. Spoko. Ogólnie jak byłem mały, to cały czas się zastanawiałem, jak to pokonać, bo po prostu nie czytałem tego, nie słuchałem, nawet nie chciał mu się. Więc innymi słowy musimy się przetoczyć. Goddammit. No nie.
Spróbuję ją pokonać. No nie! Możesz już mnie zjeść po prostu. No, co? Przetoczyłem się. No co jest? Nie, ja się tak nie bawię. No nie! No po prostu no nie. No, zaraz za mnie zje tak kompletnie. No! Dobra, ostatni raz! God damn it. Co? Ona mnie nawet może zjeść, kiedy ja jestem w stanie śmierci. Nieźle. Aiden. Ha, to może nawet do niezłych glitchy może prowadzić. Lel. Dobra. Chodźmy tutaj. Ostatni raz będę próbował. Dobra, to już ciebie usłuchaliśmy już. No! Ja nie mogę, no co za hamowa. No, hello, byłem daleko. Dobra, dwa razy obrażenie zostało. No co jest tym raz? Dobra, ostatni raz. No nareszcie, finally. Ha. Mój triumf jest twoją porażką. Dobra, no i jeszcze, ała. Jeżozwierz, którego chyba nie możemy pokonać w żaden sposób. Ale chamowo. Pewnie jeża by się dało. Skażmy sobie tutaj. Tu w wersji Challengers jest bodajże taka po prostu polanka sobie, bo nie przypominam sobie, żeby to była woda w najzwyczajniej świecie. I ogólnie te kryształy, to fabularnie one nic nie dają poza tymi minigierkami, tak, taka ciekawostka ma. Po prostu dają te kryształy minigierki i na serio nawet w całym skrypcie nie są wspomniane ani razu. Mówię oczywiście o skrypcie dialogu w postaci, o to mi chodzi. No dziadunia. Ha! Easy. Tak, po pokonaniu przeciwników robi sobie taki mały, że tak powiem, spacerek. Jest fajnie, spokojnie. I te sprawy. Okej, coś tu jeszcze jest? Nie ma. Kao, miło cię widzieć. Ja też cieszę się, że cię widzę. Na łące pełnej czerwonych muchomorów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagoń je proszę do norek. W jaki sposób mam to zrobić? To proste. Skocz na mamę borsuczą, największą spośród borsuków, i kierując nią, zagoń stado. W porządku, postaram się. No, easy. Easy przecież. Dobra, ale ja bądź co bądź tutaj postaram się sequence breaka zrobić. No już taka moja dola, że robię sequence breaka w takich grach. Dobra, tu się dostałem. Tu się teraz muszę dostać. Jakimś cudem muszę się tam dostać. Pyk. Czy... Nie będę tam w stanie. Jakbym miał jeszcze upgrade'y, to bym tam się... Ej, co? LOL, tego nie zauważyłem wcześniej. Ale beka. Kurde, belek, jak się tu rzeczy dowiaduje. Dobra. Będę już grzeczny. Hopa. No i zaganiamy borsuki.
Tak szczerze, ludzie, to nawet już niezbyt mój internet. Kwestia akurat u mnie jakości 1080p. Ja mógłbym... dla mnie to lotto praktycznie. Gdybym miał ekran, to by było ok. Z tym 1080p. Choć, mówię, ja bym chętnie dla was robił 1080p filmy, gdybym tylko miał odpowiedni ekran. Bo już kwestia mojego internetu to... No tak czy siak wysyłam te wszystkie filmy w nocy. Więc nie wiem, czy by to jakieś... Nie, różnica by to jakąś zrobiło. No, domki Smurfów wyszły na świat. Urosły, hehe. Widzę, że będę się musiał kontrolki sobie podmienić, bo trochę to denerwujące, że no to robię kółkiem. A powinienem to kwadratem. Mówię tak, jakby to było na kontrolerze PlayStation, bo nie mam akurat tego, a tylko z niego kontrolki pamiętam. Uciekajmy! Uciekajmy! Zbliża się wielki niedźwiedź! Ale tak, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Taki tam początek sobie zrobiliśmy. No i zobaczymy się w następnym tygodniu, a co? Oczywiście możecie jeszcze powiedzieć, czy lubiliście LEGO, ale mówię, jeżeli Michał kiedykolwiek będzie chciał ze mną jakieś LEGO nagrać, w co wątpię, ale może kiedyś będzie chciał nagrać, to oczywiście jestem tutaj chętny, możemy robić sobie serię co-op i dzięki temu byśmy mogli... Nie wiem, co chciałem powiedzieć właściwie. Ale dobra, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa.